Matura, informatyka rozszerzona 2019. Perfumeria, czyli zadanie z bazy danych, tym razem rozwiązane w arkuszu kalkulacyjnym, czy to w kalku, czy w Excelu. Dane pobiorę ze swojej strony matura informatyka buzinfo.pl z działu baza. Tutaj mam zadanie perfumeria i treść zadania. Mamy trzy pliki: marki, perfumy oraz skład. Każdy z nich zawiera jedną tabelę. Tabele są połączone relacjami. Przyjrzyjmy się przykładom tabel. Marki. Identyfikator marki M1, M2 oraz nazwa marki. Perfumy. To jest nieco bogatsza tabela. Identyfikator perfum, czyli P1, P2 i kolejne. Nazwa perfum. Identyfikator marki, do której należą. W tym wypadku oba do M1. Rodzina zapachów, czy orientalna, kwiatowa i tym podobne, oraz cena danych perfum. I trzecia tabela, skład, czyli perfumy pierwsze. Ich składnikiem jest chryzantema i tych samych perfum, ponieważ jedne perfumy mogą się z wielu składników składać, kwiat i rysa i tak dalej. Należy te dane wczytać do arkusza. Zacznijmy od zaimportowania danych. Trzy pliki, trzy tabele. Te trzy pliki otwieram w dowolnym edytorze tekstu. W tym wypadku jest to Gini. Ctrl A, Ctrl C. Mam to w schowku. Dla pewności jeszcze 55 wierszy i powinny być dwie kolumny w arkuszu kalkulacyjnym. No to patrzymy. Ctrl V. Rzeczywiście tabulator został dobrze rozpoznany jako separator kolumn. Dwie kolumny chcą się zaimportować. Gdyby to był średnik albo spacja, no to można by tutaj sobie to poprzełączać, albo liczyć na to, że automat rozpozna poprawnie separator. Jeszcze sprawdźmy, czy 55 wierszy. Tak jest. Od razu nazwę sobie ten arkusz. To były marki. Może mark 0. OK. A całą tabelę, zaznaczmy ją, nazwijmy mar. Enter. W tym wypadku, jeżeli zaznaczę całą tabelę, to widzimy, że mogę się do niej odwołać nie poprzez A1 do B55, tylko poprzez nazwę, którą jej nadałem. W porządku. Kolejna zakładka, kolejne tabele. Dokładnie tak samo. Perfumy, Ctrl A, Ctrl C, 516 wierszy. OK. Perfumy 0. Zaznaczamy całość. Ja w kalku mogę tu zrobić Ctrl gwiazdka. Jeśli tak się nie da, to Ctrl, Shift i strzałki. I to będą perfumy. Ten obszar. I ostatnia tabela. Skład perfum. Ctrl C. Spójrzmy, ile wierszy. 5865, 5865, to dość duża. Wklej. OK. Skoczmy tu na dół. Tak, ilość się zgadza. Teraz jeszcze nazwijmy sobie ją. Niech to będą SKL jak składniki, a arkusz SKL0. Dobrze. Popatrzmy jeszcze na wartości liczbowe. Tu są same teksty, tu są same teksty. Tutaj mamy liczby. Widzimy, że zaimportowały się poprawnie. Będzie można je przeliczać. Skąd to wiadomo? One wyrównały się domyślnie, czyli do prawej strony kolumny. Dane są zaimportowane. Możemy przejść do treści zadań. Zadanie pierwsze. Podaj listę wszystkich perfum, których jednym ze składników jest absolut jaśminu. Z tej tabeli tego nie wydobędziemy. Tu mamy poszczególne perfumy wymienione, ale nie mamy ich składników. Nie można też tej tabeli uzupełnić, ponieważ nie wiemy, ile składników wchodzi w skład konkretnych perfum. To mogą być jeden składnik, ale może być ich wiele, więc musiałbym uzupełnić jedną lub więcej kolumn. Lepszą sytuację mamy w tabeli składniki. Tutaj perfumy występują nawet kilkukrotnie. Ilukrotnie? No, tyle razy wystąpią, z ilu składników się składają. I to jest właśnie to, o co nam chodzi. Wystarczyłoby jeszcze tutaj dodać tylko nazwę perfum i mielibyśmy
wszystkie informacje, które są nam potrzebne. Więc nazwę perfum tutaj dodamy. Równa się wyszukaj pionowo. Czego będziemy szukać? No identyfikatora perfum. Gdzie go będziemy szukać? W tabeli perfumy, ponieważ tu jest identyfikator perfum i ich nazwa. Przypominam, że funkcja wyszukaj pionowo wyszukuje tylko w skrajnej lewej kolumnie informacje, więc bardzo słusznie tę kolumnę przeszukamy i jeżeli znajdziemy, to musimy wpisać wynik, który występuje w kolumnie drugiej, czyli nazwę tych perfum. I to jest to, o co nam chodzi. Gdzie będziemy wyszukiwać? No w tej tabeli, która jest w zakładce perfumy. Nie muszę jednak pisać zakładka per0 kropka i obszar, który obejmuje tamta tabela, ponieważ pamiętamy, że przy imporcie danych nazwaliśmy sobie każdą z tych tabel. Tamta tabela nazywa się per. No więc szalenie łatwe teraz to będzie, bo piszę per. Którą kolumnę mam wstawić, jeżeli znajdę A2? Drugą. Wyszukanie dokładne. I rzeczywiście P1 to jest YT i tak dalej. Nie umiem tego przeczytać. Spójrzmy. P1, YT. W porządku. Przekopiujmy to w dół. Mamy uzupełnione nazwy. I teraz wykorzystamy tabelę przestawy. W arkuszu kalkulacyjnym Excel to jest zakładka wstawianie i tutaj jest taki przycisk tabela przestawna. W kalku w innym miejscu dane, tabela przestawna. Wstaw, czy utwórz. Zaznaczył się spójny obszar tabeli. Taka tabela musi mieć nazwy kolumn. Gdyby były tylko same dane, to byśmy mieli błąd. Muszą istnieć tytuły tych kolumn. W porządku. 4 pola do wypełnienia, podobnie jest w arkuszu Excel. Co chcemy grupować? No chcemy grupować nazwę składnika i wyszukać wśród nich absolutnie śmigną. Dobrze. Nazwa perfum będzie nam też potrzebna, pogrupowana. I musi istnieć także funkcja jakaś grupująca, czyli musimy coś policzyć. Niech to będzie identyfikator perfum, bo suma identyfikatora perfum byłaby błędem, bo to jest tekst. Ale już policzyć się go na pewno da. Stwórzmy taką tabelę przestawną. No i widzimy, że Absolut Egips występuje w perfumach o nazwie 602, ale ta tabela jest taka rozstrzelona, bo ich bardzo dużo jest tych perfum. Może ją troszeczkę zmieńmy. Nazwę perfum damy do grupowania po polach wierszy, także pod nazwą składnika. OK. Zmieniła się ta tabela. Ona jest co prawda dłuższa, bo Absolut na przykład kwiatu jakiegoś tam występuje tak naprawdę w 4 wierszach, ponieważ w 4 nazwach perfum występuje, tak? Ale to nic, to jest właściwie to, o co nam chodziło, bo Absolut Jaśminu już tu widzimy, to są te 3 nazwy perfum. Jakby ktoś chciał, to oczywiście można to jeszcze przefiltrować po prostu przez Absolut Jaśminu, choć nie jest to już konieczne, ale dlaczego nie? Nie Absolut z Jaśminu, tylko Absolut Jaśminu. O. Dobrze. I mamy nazwę 3 perfum, a to jest to zliczanie, które nam nie było potrzebne. No, po prostu po jednym razie wystąpiły w Absolut Jaśminu w tych perfumach. Ctrl-C i to wklejamy do jakiegoś pliku tekstowego odpowiedzi. Ja tylko to tu wkleję, bo przypominam, że na maturze obowiązuje plik tekstowy z odpowiedziami. Czy to jest to, co szukaliśmy? Tak, to są te 3 nazwy, które nawet nie ośmielę się przeczytać. Zadanie drugie. Podaj listę różnych rodzin zapachów. Dla każdej podaj jej nazwę, cenę najtańszych perfum z tej rodziny i nazwę tychże perfum. Przejdźmy do arkusza. Z tej tabeli mamy tak, i nazwę perfum, i cenę, i rodzinę. Czyli w tej tabeli mamy wszystkie informacje, które są nam potrzebne. Można by z niej już tworzyć tabelę przestawną. Jak jednak wiecie, ja lubię mieć dla bezpieczeństwa to na osobnej zakładce. Wklejamy. OK. Dobrze. Z tej tabeli tworzymy tabelę przestawną. Dane. Tabela przestawna. Utwórz. Czego? Z bieżącego zaznaczenia. Czego szukamy? Jak grupujemy? Rodziny zapachów
i w każdej rodzinie zapachów nazwę perfum. Dobrze, czego będziemy szukać? No cen, ale jakich? Minimalnych. Ok. Jeszcze to nie jest dokładnie to, o co nam chodzi, ale spójrzmy, tak? Rodzina aromatyczna, widzimy wszystkie nazwy perfum i minimalną cenę, no ale wiadomo, że minimalna cena dla AN01 to jest dokładnie cena AN01, więc no, czy to jest minimalna cena, czy po prostu cena, to zostało przepisane. To jeszcze nie o to mi chodzi. Tu trzeba troszeczkę mocniej pogrupować, bo ja nie chcę wszystkich perfum z grupy aromatyczna, a tylko jedne, te, które są najtańsze. Podejrzewam, że o 124 to będzie właśnie to Ibrej i coś tam, tak? No to spróbujmy troszeczkę przerobić tę tabelę. Edytuj układ. Teraz mam możliwość podłubania we właściwościach tych kolumn, które posłużyły nam do grupowania. Nie będę ograniczał rodziny, ale chcę ograniczyć ilość w nazwie. No to przechodzę tutaj, klik i opcje. Możemy tutaj zrobić, pokaż automatycznie, ile, nie 10, tylko jeden jedyny, od dołu po minimalnej cenie. Czyli co się stanie? Zostanie uszeregowana ta kolumna w obrębie aromatyczna po minimalnej cenie i od dołu, czyli podejrzewam, że najmniejszą cenę, a jeżeli nie wyjdzie, to weźmiemy od góry, wypiszemy tylko jeden element. Tu widzimy, że to jest 124, jeżeli to wyjdzie to znaczy, że jesteśmy w domu. Ok, w porządku. To są właśnie te perfumy. Czyli ograniczyliśmy ilość wyników perfum z grupy aromatycznej do jednego, a funkcją, która zdecydowała o wyborze, była minimalna cena. I to jest właśnie odpowiedź. Rodzina zapachów, nazwa perfum i cena minimalna. Spójrzmy, czy ten wynik, może powiększmy go troszeczkę, czy ten wynik to jest to, czego się spodziewaliśmy. Zielona Eoman wodna Ilvery 146-406, wodna Ilvery, czy Ilver 146, zielona Eoman, jakkolwiek to się wymawia, 406, widzimy, że uzyskaliśmy poprawne odpowiedzi w zadaniu drugim. Zadanie trzecie. Utwórz uporządkowaną alfabetycznie, czyli posortujemy ją potem, listę nazw marek, które nie zawierają, jak jest nie w arkuszu populacyjnym, to już będzie pod górę, nie zawierają w swoich perfumach żadnego składnika mającego w nazwie słowo paczula. To znaczy, że może prawdopodobnie wystąpić paczula, ale może też wystąpić czarna paczula albo paczula biała. No, szukamy takich marek. Przechodzimy do tabeli. Spójrzmy na perfumy. Tu nie mamy składników. No musimy, wiadomo, że jeżeli mamy składniki, to musimy budować wszystko na bazie tej tabeli, tak? Składnikami nie jesteśmy w stanie uzupełnić żadnej innej tabeli, tylko do tej tabeli dopisać inne dane. No to tę tabelę zaznaczmy. Ctrl-C na nową zakładkę. Wklejone. Co ja jeszcze potrzebuję? Potrzebuję informacji, bo tutaj już widzimy nazwę składnika, czy zawiera on słowo paczula. Czy coś zawiera, czy fragment tekstu zawiera się w innym tekście, można na kilka sposobów sprawdzić. Dla mnie najwygodniejszym jest o taki. Jest taka funkcja, która się nazywa licz jeżeli. Ma ona tę wielką zaletę, że, no tutaj muszę powiedzieć, w jakim obszarze liczę. Liczę tylko tutaj. Że może tutaj wystąpić tekst, który zawiera maski. Więc użyjmy maski. Gwiazdka, paczula, gwiazdka. Oznacza to, że przed słowem paczula może wystąpić dowolny tekst, łącznie z tekstem pustym.
I po słowie paczula też może wystąpić tekst łącznie z tekstem pustym. No i jeżeli w tej komórce paczula wystąpi, to tu się pojawi 1, bo zostanie zliczona ta komórka, a jeśli nie, no to pojawi się 0. I widzimy, że się nie pojawiło. O, tu są same zera, no gdzieś tam jedynka powinna wyskoczyć. No mogę, widzę, kręcić i kręcić myszką. No może gdzieś ta jedynka jednak wyskoczy. Dobrze by było zobaczyć, że gdzieś jednak jest poprawnie. O, coś tutaj się zmieniało, tak? Paczula. Tutaj też paczula. Tu jest paczula. Jak ktoś bardzo chce, to proszę bardzo. Paczula. O. Tutaj zmienimy taką nazwę. Za chwilę wrócimy do starej. Też wyskoczyła jedynka, tak? Poprawmy te dane. Tak z czystej ciekawości, ile ich było? No, zróbmy sumę na samym końcu. O, tutaj suma z tej kolumny. 190 razy to wystąpiło, ale to do niczego nam nie jest potrzebne. Dobrze. Czy wystąpiło? Jeżeli wystąpiło, to za chwilę będziemy wykorzystywać. Potrzebujemy jeszcze, spójrzmy w treść, nazwy marki. No dobrze. Mamy nazwę składnika, nazwę perfum, identyfikator perfum, a nazwa marki? Marki. No tu mamy nazwę marki. To jest jedyna tabela, gdzie występuje, ale tu jest tylko po identyfikatorze marki. Czyli musimy najpierw zdobyć identyfikator marki dzięki perfumom z tej tabeli. Jest on w trzeciej kolumnie w tabeli per, którą nazwaliśmy per. No dobrze. ID marki. Tak sobie to nazwijmy w skrócie. I oczywiście funkcja wyszukaj pionowo. Czego szukamy? Identyfikatora perfum w kolumnie, w tabeli perfum, perfumy. Pamiętamy, przed chwilą sprawdzałem, to była kolumna trzecia, która zawiera identyfikator marki, do której należą te perfumy. Wyszukanie dokładne. Proszę bardzo, to są identyfikatory marek. No to już możemy także z tego wydobyć nazwę marki. Nazwa marki. W jaki sposób? No wyszukaj pionowo. Którą czego szukamy teraz? Szukamy identyfikatora marki, ale teraz w tabeli marki. I bierzemy drugą kolumnę przy znalezieniu właściwego identyfikatora. Czyli pamiętamy, że obszar nazwaliśmy pierwszymi trzema literami, czyli mar, kolumna druga, wyszukanie dokładne. O, a tu jest nazwa marki. Dobrze, czy to są wszystkie informacje, które potrzebujemy? Musi występować albo nie może występować. Czyli nas interesuje, przepraszam, czy tam jest tak czy nie, w których liczbę wszystkich nazw marek, które nie zawierają słowa paczula. Czyli nas interesują te marki, które tutaj mają 0. Tworzymy z tego zatem tabelę przestawną. Tabela przestawna z tego zaznaczenia. No i po czym będziemy grupować? Po markach. Nazwa marki. I będziemy zliczać, ile w tych nazwach marki wystąpiło słówka, może tak, liczb w kolumnie czy. Jeżeli więcej niż 0, to znaczy, że ta nazwa marki zawiera paczula. I w związku z tym nas nie będzie interesować. Dobrze. Czy? Suma z czy. Może być. I widzimy, że tu mamy pogrupowane wszystkie nazwy marek, a tu informacja, ile razy składnik, który zawiera słowo paczula, wystąpił w tejże marce. Dobrze było w związku z tym posortować to tak, żebyśmy mieli zera u góry. No to co? Prawy klawisz, edytuj układ. I możemy to posortować opcję. Sortuj po sumie rosnąco. W porządku.
Okej. Widzimy, że mamy raz, dwa, trzy, pięć takich marek. Ctrl-C i wklejamy sobie to gdzieś. Spójrzmy, czy to są nasze odpowiedzi. A, N, A, E, E, Lukas. No, sprawdźmy tak mniej więcej, czy to się zgadza. A, A, E, Lukas, E, E, N, Nik, Kiefo. No, spójrzmy jeszcze, czy coś takiego jest. Tak, to są te odpowiedzi, których poszukiwaliśmy. Zadanie czwarte. Akurat to w arkuszu kalkulacyjnym będzie najłatwiejsze, chociaż za trzy punkty. Ceny wszystkich perfum marki Mont de Rosine, czy jak to tam nazwać, z rodziny o nazwie orientalno-drzewna, zostały obniżone o 15%. Podaj listę zawierającą wszystkie nazwy takich perfum i ich ceny po obniżce. Jeszcze na dodatek posortowaną wedle ceny. Wszystkie te informacje zawierają się w tabeli perfumy, ponieważ mamy i cenę, i rodzinę zapachów, i co tam jeszcze było? Markę, o marki nie mamy. Moderzin. Ale ponieważ jest to jedna marka, nie będziemy chyba nawet uzupełniać jej, tylko sprawdzimy sobie ręcznie, która to jest Emile marki. O, to jest M1. Czyli de facto ograniczymy się do M1. To będzie dość proste i to będzie tylko i wyłącznie ta tabela z zastrzeżeniem, że pamiętamy, że ta marka to M1. Zaznaczamy, kopiujemy do nowego arkusza na wszelki wypadek. I tu nawet tabela przestawna jest niekonieczna. Potrzebujemy ceny obniżono 15%. Zniżka równa się i 0,85 z tej kwoty. Tylko razy jeszcze dobrze by było. Tak? Kopiujemy to w dół. I tę tabelę, może zaznaczmy ją oczywiście, tak naprawdę wystarczy posortować. Po pierwsze, po identyfikatorze marki, ponieważ my chcemy M1 wydobyć. ID marki, dobrze. Dalej, po rodzinie zapachów, ponieważ nas interesuje orientalno-drzewna rodzina zapachów i mieliśmy na koniec jeszcze posortować to po cenach. Rosnąco po cenach, czyli zniżka. Po zniżce już. OK. No i szukamy wszystkich M1 orientalno-drzewnych, czyli tych i ich cen. Proszę bardzo. To jest to. Tak naprawdę ten fragment tabeli nas interesuje. Możemy go sobie gdzieś tu z boku skopiować, czy pomniejszmy, rzeczywiście tu go wklejmy. O, wkleję go, ale może nie tak, tylko Ctrl-Shift-V, czyli wkleję go specjalnie, żeby formuły nie przeszły, bo jak usunę tą kolumnę, która jest mi niepotrzebna, no to tutaj oczywiście by mi się wszystko wyzerwało. A ja tych kolumn nie chcę, chcę tylko nazwę perfu i ich ceny nowe. Te kolumny usuwamy. I, no, czy można byłoby je ewentualnie ukryć. To należy do odpowiedzi. Co sprawdzimy? Our Boys 141, przepraszam za to, w jaki sposób ja to czytam. Onowek 222,7. Tak wygląda, że to jest wszystko dobrze. 660,45. Tak jest. Odpowiedzi nasze są odpowiedziami poprawnymi. Zadanie piąte. Istnieją marki, których wszystkie perfumy, czyli może być ich kilka, ale należą do jednej rodziny zapachów. Czyli jedna marka, jedna rodzina zapachów. Podaj listę takich marek właśnie i przyporządkowanych im rodzin zapachów. Rodzina zapachów i marka są w tabeli perfumy, tylko że brakuje mi tutaj nazwy marki. Uzupełnijmy zatem ją. Po staremu przekopiujmy to na wszelki wypadek do nowego arkusza i uzupełnijmy nazwę marki. Szukam identyfikatora marki w tabeli marki. Druga kolumna, pamiętamy, wyszukanie dokładne i kopiujemy to w dół.
tego możemy zrobić tabelę przestawną. Przepraszam, tutaj dane, tabela przestawna. Okay. Będziemy grupować oczywiście po nazwie marki oraz rodzinie zapasów związanej z tąże marki. Możemy zliczać na przykład te rodziny zapachów jako funkcję grupującą. Posłużymy, ale nie jest to w tej sytuacji konieczne. No dobrze. Mamy tutaj rodzinę zapachów, a tutaj nazwę marek, a tu przyporządkowane im rodziny zapachów. Nas interesują takie, które mają tylko jedną rodzinę zapachów. No należałoby je jakoś teraz wyłapać. Można by spróbować, nie będzie to dokładne, zedytować ten układ i posortować całość. Nie szukamy tego, pokaż automatycznie i ograniczenia jakieś, tylko sortowania po zliczaniu. Rosnąco, bardzo dobrze. Tak. Okej. I widzimy, że tutaj już wyłapaliśmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu widzimy, że są dwie perfumy orientalne w tej firmie, ale może się zdarzyć, że mamy, tak, tutaj cztery już, że mamy nawet 10 perfum w jednej rodzinie, w jednej firmie, więc coś tam jeszcze może być. Czy wyłapaliśmy zatem wszystkie? Te na pewno. Ale być może, że w tej tabeli jeszcze się znajdują takie pojedyncze wiersze, które zawierają i rodzinę, i rodzinę, i firmę, ale wiele tych perfum jest, w związku z tym zostały gdzieś tam posortowane na dole. Jak by je wydobyć? No pierwsza sprawa to widzimy, że łatwo złapać te firmy, które mnie interesują, czyli nazwę marki, ponieważ one sąsiadują z innymi tekstami. Spróbujmy to zrobić. Na wiele sposobów do tego można podejść, ja zrobię tak. Jeżeli długość tego tekstu jest większa od zera, to wtedy 1, a w przeciwnym wypadku 0. I widzimy, tak, że tam, gdzie pojawiają nam się kolejne tylko rodziny w obrębie tej samej marki, mamy 0. Jak teraz z tego coś ciekawszego wydobyć? Na przykład tak. Równa się to plus to. Przekopimy w dół. I jaką mamy sytuację? Jeżeli mamy dwóch sąsiadów obok siebie, nieprzedzielonych pustym polem, to mamy wartość 2. Jeżeli natomiast pole jest puste poniżej, to mamy wartość albo 0, albo 1, ponieważ tutaj mamy tę wartość wypełnioną. Tak, to pole mamy wypełnione. Jeżeli gdziekolwiek tam niżej się pojawi jeszcze 2, no to znaczy, że rzeczywiście jakaś tam stokrotka nam się pojawiła, którą musimy też tutaj uwzględnić. Może sprawdźmy tylko, czy takie pole tam występuje. Równa się licz, jeżeli ten obszar, o, tutaj jeszcze nie dokończyłem, z warunkiem 2. Czy ja coś tutaj pomyliłem? Edytuj to. Licz, jeżeli, a tu mam literóweczkę, proszę. 5 takich elementów jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A zatem te pierwsze rzeczywiście to są jedyne, które się nie powtarzają. Spójrzmy jeszcze na ten ostatni, bo tu może być jakiś kwiatek. Skoczmy do dołu tabeli. Tu mógł być jeszcze jakiś wynik, który się nie powielił, dlatego że pod spodem już nie znalazł niepustej komórki, tak? Chociaż to jest niepusta komórka, a zatem też by była 2, gdyby tutaj wystąpiła pojedyncza rodzina z pojedynczą marką.
No dobrze. W związku z tym to są nasze odpowiedzi. Sprawdźmy jeszcze tylko, czy to się zgadza. Tak jest. X i C, EN, kwiatowo-orientalna. X i C, i tu kwiatowo-EN. No, wygląda na to, że rozwiązaliśmy zadanie poprawnie. Dziękuję.